Musiałem się. Dzień dobry. Witamy Państwa na konferencji prasowej, która otwiera zgrupowanie reprezentacji Polski przed meczami Ligi Narodów. Czterema meczami z Walią, Belgią wyjazdowym, z Holandią w Rotterdamie i z powrotem zagramy z Belgią w Warszawie. Dzisiaj z nami selekcjoner Czesław Michniewicz oraz kapitan Robert Lewandowski. Na początku przekażę głos trenerowi. Witam, dzień dobry. Jesteśmy, tak jak tutaj powiedział Kuba, przed czterema spotkaniami, które rozegramy przez najbliższe 16 dni. Czeka nas pierwsze spotkanie z Walią już w środę. Czasu do treningu nie ma zbyt wiele, także dzisiaj rozpoczniemy nasze przygotowania o godzinie 18:00, tu niedaleko na pobliskim stadionie z Waru. Jutro wyjeżdżamy przed obiadem do Wrocławia. Po południu odbędziemy trening oficjalny na głównej płycie. No i w środę o 18:00 gramy po meczu. Bezpośrednio wracamy do Warszawy. Będziemy się przygotować do kolejnych spotkań. To tyle, jeśli chodzi o to, co nas czeka w najbliższych dniach. To zapraszamy do zadawania pytań. Najpierw mamy gości z Hiszpanii. Pozwolimy tutaj kolegom zadać pytanie. Please, yes, you can ask question. Grubo. Się grubo. Dzień dobry, od razu zaczynamy. Jeśli chodzi o ten temat, to myślę, że teraz to, co powiem, to raz i wystarczy, więc mam nadzieję, że kolejnych pytań na ten temat nie będziecie zadawali i na pewno nie będę musiał odpowiadać, ale na dziś pewne jest jedno, że moja historia z Bayernem Monachium jakby dobiegła końca i ja nie wyobrażam sobie po tym wszystkim, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach, nie wyobrażam sobie dalszej dobrej współpracy. Wiem, oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że transfer będzie najlepszym rozwiązaniem dla obu stron i wierzę w to, że Bayern nie zatrzyma mnie tylko dlatego, że może. I wydaje mi się, że ten temat chyba na dzień dzisiejszy jest to, co mogę, jestem w stanie powiedzieć na ten temat i wszystko co inne, to skupiam się teraz na tym zgrupowaniu i ewentualnie pewnie będzie czas po zgrupowaniu na to, żeby ewentualnie coś więcej na ten temat powiedzieć. Okay, so we start with very big question. I would like to say at the beginning, and I don't want to continue talking about this situation, the club situation. So what is for sure, what we know at the moment is that my era in Bayern Munich is over. And I don't see any possibility to continue my career in this club based on that, what we could see in the last couple of weeks. And I don't want to go any further at the moment. I would like to focus on the national team camp and the matches that we are going to play, and maybe after the national team camp we will have more time to say more about this situation. But as for now, I would like to end like this. And Bayern is the serious club. And Bayern is not serious club. And I don't see any possibility to play in this club anymore. More or less. More or less, okay. Maybe we can let's speak later if you want. Okay. So let's switch to Polish. Adrian. Dzień dobry, Adrian Mielnik, TVN24. Będę miał jedno pytanie do pana trenera, dwa do Roberta. Zacznę od pana trenera. Panie trenerze, jakie nastawienie przed tymi meczami, jeżeli chodzi o Ligę Narodów? Na czym pana drużyna zamierza się skupić? Jaki jest cel, jeżeli chodzi o Ligę Narodów? Czy utrzymanie w tej dywizji, a czy ewentualnie właśnie sprawdzenie nowych piłkarzy, których pan powołał i sprawdzenie też, kto będzie brany pod uwagę, jeżeli chodzi o wyjazd na Mundial do Kataru? Dziękuję. Ja myślę, że wszystko to, co pan wymienił, chcielibyśmy sprawdzić na tym zgrupowaniu. Przede wszystkim gromadzić punkty. Chcemy się utrzymać w tej grupie A. Chcemy grać z najlepszymi. Mamy świadomość tego, że sytuacja jest wyjątkowa. Mecze odbywają się po sezonie. Wielu zawodników prosto z krótkich czasów przyjechało tu na zgrupowanie. Raptem dwa treningi niespełna i zaczniemy przygotowania. Już mecz ważny dla nas z punktu widzenia całej strategii gry w tej grupie.
ale też chcemy wykorzystać maksymalnie ilość zawodników, których tutaj powołaliśmy. Na pewno będziemy starali się robić selekcję i w czasie treningu, i w czasie meczów, te, które nas czekają, żeby mieć jak najwięcej informacji, bo to jest przedostatnie ugrupowanie przed mistrzostwami świata. Kolejne czeka nas we wrześniu i wyjazd na mistrzostwa, także musimy te wszystkie elementy, o których pan wspominał, połączyć. Nie skupiamy się na jednym, musimy je wszystkie wspólnie dograć, jak najlepiej będziemy mogli potrafić to zrobić. Dziękuję bardzo. I pytanie do Roberta. Pierwsze, Robercie, właśnie jakie nastawienie jest naszej drużyny przed tymi meczami z Ligą Narodów? Bo wiadomo, że Walię czeka sprawdzian. Oni czekają na albo Ukrainę, albo na Szkocję, więc mogą przyjechać, powiedzmy, i zagrać ewentualnie w połowie swojej formy, ale jednak patrzymy my wszyscy na to optymistycznie, żeby w tej dywizji zostać. Więc ty jako kapitan, jak tutaj podejdziesz razem z drużyną do tych spotkań? Oczywiście tak samo. Podejdziemy, jak zostało teraz powiedziane. Zdajemy sobie coraz sprawę, że Walia gdzieś ten priorytet może przełożyć na kilka dni chyba po naszym meczu, ale dla nas osobiście ważniejsze jest to, jak my zagramy, jak my się zaprezentujemy w tych czterech meczach, ile punktów zdobędziemy i oczywiście będziemy chcieli się utrzymać w tej dywizji, więc zrobimy wszystko, aby tak było i to jest naszym celem na te najbliższe albo kolejne dwa tygodnie, te kolejne cztery mecze. I myślę, że ten początek, pierwszy mecz dla nas, mecz z Walią, oczywiście wierzymy i zrobimy wszystko, żeby go zwyciężyć i gdzieś skupić się na tych kolejnych meczach, które przed nami w tym krótkim czasie, po sezonie, ale chyba dla każdego, dla każdej reprezentacji nie jest to, jest to wyzwanie i nie jest to łatwy czas, ale na to nie ma co narzekać, tylko po prostu trzeba to zaakceptować i jak najszybciej się zaadoptować do tych warunków, jakie teraz są. No i właśnie o te wyzwanie chciałem zapytać. Tutaj trener powiedział 16 dni, 4 spotkania, no i przede wszystkim spotkanie raz z Holandią i dwa razy z Belgią. Właśnie jakie tutaj będzie nastawienie i co będzie kluczowe do ewentualnego właśnie zwycięstwa, bądź też remisu na wyjeździe, czy z Holandią, czy też z Belgią. Dziękuję. Najlepszym rozwiązaniem oczywiście po zwycięstwie w pierwszym meczu byłoby pojechać na te dwa mecze wyjazdowe z myślą o tym, że też tam jesteśmy w stanie zdobyć punkty i myślę, że tak będzie. Zdajemy sobie sprawę, że gramy z bardzo mocnymi ekipami, zarówno Belgowie, jak i Holendrzy, to są topowe marki w Europie, więc to nie będą łatwe mecze, ale to jest Liga Narodów. Tutaj te jakby wyniki dla wielu reprezentacji gdzieś oczywiście priorytetem są, ale ten poziom koncentracji może nie być na najwyższym poziomie i tu patruję w naszej drużynie szansę na to, żeby gdzieś właśnie w tych meczach z tymi silnymi markami powalczyć o jakieś punkty. Bogusław Solecki, Telewizja Polska. Witam panowie. Do trenera pierwsze pytanie. Panie trenerze, mówi się o tym, że spotkanie z Walią będzie kluczowe w kontekście rozstrzygnięć ostatecznych w Lidze Narodów i utrzymaniu naszej drużyny w tych rozgrywkach. Oczywiście życzymy lepszych wyników, ale no, tak mniej więcej się to o tym mówi. Chciałem zapytać oczywiście o skład i o naszą szpicę, bo chodzą słuchy, że na szpicy w tym spotkaniu przetestuje pan duet Lewandowski-Buxa, więc Barcelona i Lens. Nie wiem skąd te słuchy, ja takich słuchów, słuch może tak. Na pewno Robert wystąpi w tym spotkaniu. Jeszcze tutaj nie rozmawialiśmy o taktyce, ale Robert na pewno wystąpi w tym spotkaniu. To też jest sygnał dla kibiców, bo wielu już zastanawia się, czy przyjść na to spotkanie, bo często bywało, ostatnio byłem we Wrocławiu, sprawdzałem stan boisk i tego głównego i treningowego i wielu mówiło, że Robert już kilka razy we Wrocławiu był, ale nigdy nie gra i ludzie się zastanawiają, czy przyjść. Także zapraszam serdecznie, Robert na pewno zagra. Będę. Od początku, także to też jest sygnał. Myślę, że za chwilę biletów już nie będzie. Pytał pan o... Uciekło mi? O Buxę. Buxa Lewandowski. Tak, rozmawiałem z Adamem już może z tydzień temu, bo tutaj próbowaliśmy przekonać Brisa Arena, trenera, żeby go troszeczkę wcześniej zwolnił, bo wiadomo, że odległości są duże. Zastanawialiśmy się właśnie, w jakim ustawieniu zagrać i Adam jest w dobrej dyspozycji. Patrząc na naszych napastników, to Roberta w to nie wliczam, jak gdyby, ale Arek miał troszeczkę problemów z grą. W ostatnim czasie miał też troszkę kontuzję po naszym zgrupowaniu. Krzysiek Piątek też w ostatnim czasie mniej grał. Karol Świderski grał w Stanach, ale też był zajęty. Teraz miał ceremonię weselną w sobotę, także też miał troszeczkę koncentrację, może nie stuprocentową. Ale Adaś wszystko grał w ostatnim czasie, zbierał dobre recenzje. No, teraz zmienił klub, na pewno jest na fali wznoszącej, jest w dobrym momencie. I zobaczymy, czy od początku, czy w trakcie meczu, ale jest duża szansa, że wystąpi obok Roberta. Jeszcze krótkie pytanie do kapitana naszej reprezentacji.
Pytanie związane z potencjałem Walii, bo wiem, że to jest dopiero początek zgrupowania, ale czy wy już w drużynie zawodnicy między sobą analizowaliście, które rejony tej drużyny są najgroźniejsze dla was? Jeszcze nie zdążyliśmy analizować między sobą, ale chyba wiemy, jak Walia tak naprawdę od paru lat, jaką jest drużyną, w jakim stylu gra, na co się nastawia. Tak naprawdę te ostatnie eliminacje w ich wykonaniu, czy nawet te turnieje, naprawdę były na wysokim poziomie. Mają wielu naprawdę świetnych zawodników. To nie jest drużyna, z którą się łatwo gra i też musimy stawiać prawdę. Od roku nie przegrali jeszcze. Roku jeszcze nie przegrali meczu, więc to też pokazuje, na jakim poziomie są. I to nie jest tak, że jak nawet będą mieli roszady, to będzie dużo słabsza drużyna. My się zdajemy sprawę, że to będzie dla nas wyzwanie i musimy być gotowi. Wielokrotnie oglądałem ich mecze, czy to te eliminacyjne, czy nawet na turniejach, tak, ostatnich, na których się zakwalifikowali, pokazywali się zawsze z dobrej strony, więc to dla nas na pewno będzie wyzwanie. Robert? Dzień dobry, Robert Błoński, Przegląd Sportowy. Ja mam pytanie do Roberta. Ostatni mecz zagrałeś w połowie maja 14 z Wolfsburgiem. Jak te dwa tygodnie spędziłeś? No, przyjeżdżacie właściwie większość reprezentantów, oprócz tych grających w USA, przyjechaliście, można powiedzieć, prosto z urlopu. Czy to może mieć wpływ na ten mecz z Walią, który jest właściwie jeden trening dzisiaj, jutro rozruch przed meczem i trzeba grać? Dziękuję. Jeśli chodzi o pierwszy tydzień tych niby wakacji, to ja przepracowałem go ciężej niż w okresie przygotowawczym. Burka nie ma Instagrama, może, także nie widziałem. Więc akurat miałem warunki do tego, bo byłem w miejscu, gdzie miałem boisko pod nosem i praktycznie codziennie miałem plan treningowy ułożony. Nawet miałem pomoc od Nurego Sahina z Antalii poprzez sprowadzanie mi bramkarza, wszystkich rzeczy, których potrzebowałem do treningu, do tego, żeby wykonać swój cykl treningowy i przygotowawczy też tak naprawdę do tego zgrupowania, więc dawno nie tak nie byłem zmęczony po tych 6 dniach, powiem szczerze, i gdzieś te 2-3 dni kolejne musiałem odpocząć. W drugim tygodniu też ten trening był bardziej kardiosiłowy, więc o to ja tu się nie boję, bo naprawdę warunki w Turcji, tak jak byłem, miałem wyśmienite i też taki był plan, żeby ten czas przepracować mocniej, żeby tą świeżość złapać już na ten pierwszy mecz, żeby też nie przesadzić, więc tutaj ja byłem osobiście bardzo szczęśliwy z tego, jak ten okres przepracowałem i jakie też treningi wykonałem, bo też czasami mam nie mam okazji, żeby wykonać taki trening, jaki bym chciała. Tutaj na to miałem, więc z tego powodu się bardzo cieszę. Praktyka meczowa, myślę, że 2 tygodnie to nie jest jakiś czas, żebym zapomniał czucia piłki, chociaż miałem to czucie piłki na treningu i tutaj o to się nie boję, wręcz przeciwnie. Jeśli chodzi o mój poziom przygotowania, to powinien być na bardzo wysokim poziomie. Dzień dobry. Mikołaj Kruk, Eleven Sports i Radio Z. Ja do pana trenera trochę z podobnym tematem, bo tutaj taki luźniejszy, trochę wakacyjny klimat, mimo tego, że tematy bardzo poważne. Te mecze w trochę niefortunnym momencie wypadają, jeżeli chodzi o tą Ligę Narodów. Wszyscy są właściwie już po sezonach klubowych. Piłkarze trenują, będąc już gdzieś tam głowami na wakacjach, tak jak Robert przed chwilą powiedział. Wiadomo, że jest to ich obowiązek i profesjonalne podejście do tematu, ale jednak gdzieś tam trzeba ich ponownie mobilizować. Duża liczba piłkarzy na zgrupowaniu. Domyślam się, że będzie pan korzystał ze wszystkich piłkarzy, rotował na konkretne mecze, ale chciałbym zapytać o to podejście do pracy w tym czasie, bo w końcu może pan popracować trochę dłużej z całą kadrą i na jakich aspektach zamierza pan się skupić? Przede wszystkim pierwszy aspekt to jest taki, że chcemy mądrze prowadzić się do tego mikrocyklu, który nas czeka. Czyli dzisiaj będą zajęcia, zresztą będziecie państwo, zajęcia są otwarte. Lekki wprowadzający trening tutaj na pobliskim stadionie. Jutro będzie rozruch na głównej płycie. Przypomnijmy sobie główne zasady, to nad czym pracowaliśmy na Śląsku przed meczem ze Szwecją. Podzielimy zespół na 3 grupy i ta grupa meczowa będzie ćwiczyła inaczej niż te 2 pozostałe grupy. W czwartek rozegramy mecz kontrolny między sobą, z tym, że mamy troszeczkę problemów, bo już na starcie, pomimo tego, że powołaliśmy wielu zawodników, kilku z nich nie będzie brało udziału od początku zgrupowania. Mati Kesz będzie przechodził badanie dzisiaj po przylocie. Podobnie jak Arek Milik, też nie weźmie udziału dzisiaj w zajęciach treningowych. Krystian Bielik będzie brał tylko w pierwszej części udział w treningu. Nie będzie też w dzisiejszych zajęciach Sebastiana Szymańskiego, który wczoraj wieczorem skończył mecz finałowy w Pucharze Rosji. Dzisiaj wraca, lada moment będzie.
Kamil Jóźwiak doleci bezpośrednio ze Stanów do Wrocławia. Będzie dopiero we wtorek u nas na kolacji. Także tych zawodników nie zobaczymy, ale do dyspozycji będzie 32 zawodników. Jak chcę wykorzystać ten czas? Przede wszystkim skupimy się na dwóch aspektach. Pierwsze to są mecze, gdzie będziemy oceniać zawodników, jaki mają wkład w meczu. Co robią po naszemu, co robią troszeczkę inaczej, co chcielibyśmy zmienić. No i później trening. W piątek przygotowaliśmy trening formacyjny. Grupa będzie podzielona na dwa zespoły. Jeden zaczyna o 10, drugi o 11:30. Grupa broniąca będzie przeprowadzić zajęcia Alessio Di Petrillo, nasz nowy trener, który został dołączony do sztabu. A później grupa tych zawodników ofensywnych. Będziemy ćwiczyć różne rozegrania, które będą nam potrzebne na te najbliższe spotkania i też na mecze już Mistrzostw Świata. Także będziemy starali się też, żeby zawodnicy mądrze ten czas spędzali. To, co Robert mówi, że miał urlop, a praktycznie tego urlopu nie było, bo ciężko pracował. Stąd też piątek po południu i sobota będą dniami, sobota, bo piątek będzie trening, sobota będzie dniem wolny, spotkamy się dopiero w niedzielę na kolacji. Będzie taka przerwa na te 16 dni, to będzie jedyny taki odpoczynek, kiedy zawodnicy będą mogli troszeczkę odsapnąć, odpocząć, no i wtedy przez najbliższe dni będziemy się koncentrować na tych trzech meczach, które zostaną. Będziemy mieli okazję też wspólnie potrenować już na miejscu w Belgii. Po meczu z Belgią bezpośrednio udamy się do Holandii, tam będziemy dwa dni. Jeden trening będzie poza obiektem, na którym będziemy grali, drugi już oficjalnie na obiekcie. No i wrócimy. Niestety późno w niedzielę, nie udało się po meczu późno tutaj wystartować do Warszawy. Dopiero w niedzielę przylecimy do Warszawy przed meczem z Belgią. Będzie bardzo mało czasu do wtorkowego meczu i na pewno ten sobotni mecz z Holandią. Będziemy też patrzeć oczywiście na to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów w tym spotkaniu, ale też będziemy starali się dobrać taki skład, żeby ten skład na Belgię był optymalny. Chcielibyśmy w najsilniejszym składzie, jaki to jest możliwy, zagrać mecz z Belgią, bo to będzie ostatni mecz. Gramy u siebie w Warszawie i w przypadku Roberta czy innych zawodników, którzy dużo grali w ostatnim czasie, może być taka sytuacja, że z Holandią zagrają troszeczkę w mniejszym wymiarze czasowym i szanse dostaną inni zawodnicy. Taki jest plan, ale czasami ten plan ulega zmianie z różnych względów, także tyle. Mateusz. Dzień dobry, Mateusz Skwirawski, Wirtualna Polska. Ja mam pytanie do Roberta Lewandowskiego. Chciałbym nawiązać do tego pierwszego pytania i twojej, Robert, zdecydowanej odpowiedzi na nie. Co powiedz sprawiło, że podjąłeś tak radykalne kroki, jeżeli chodzi o twoją przyszłość i jak ty się zapatrujesz między innymi na stanowisko Bayernu Monachium? Oliver Kahn mówi na przykład, że no, ty wypełnisz kontrakt i basta, i takie jest jego stanowisko. Myślę, że nie chcę zabierać teraz głosu na te tematy. To nie jest pora i czas. To, co miałem do powiedzenia, to powiedziałem. Myślę, że w klubie też dużo wiedzą i widzą, więc myślę, że to nie jest moment, żeby coś więcej powiedzieć, więc tak jak powiedziałem, trzeba poczekać, co się wydarzy i jak będzie więcej wiadomo, to ja też będę mógł powiedzieć więcej na różne tematy i się wypowiedzieć wtedy. Szymon Borczuk, TVP Sport. Dzień dobry, to Robert, żeby już może kończąc ten temat, bez wchodzenia w konkretne szczegóły, kiedy chciałbyś albo sądzisz, że ta sprawa może się wyjaśnić? Po ostatnim meczu zgrupowania mogę odpowiedzieć na to pytanie konkretniej może, więc teraz mam dwa tygodnie zgrupowania. To jest jakby w mojej głowie najważniejsze i taki daje sobie spokój na ten czas. Ja też do tego spokojnie podchodzę, bo zdaję sobie z tego sprawę, jak to może wyglądać i to jest ten czas, gdzie przez te dwa tygodnie spokojnie mogę skupić się na treningach i na meczach reprezentacji, a po ostatnim meczu wtedy będę mógł więcej konkretów pewnie powiedzieć. Słuchajcie, już zamknijmy ten temat. Robert na samym początku też zaznaczył, tak, że jakby chcesz się do tego odnieść i już tego nie kontynuować. Szymon, na pewno będziesz na meczu z Belgią. Po dobrze, meczu będę pamiętał. Możecie ewentualnie się umówić na wywiad. Oczywiście. Ale to chciałem jeszcze pytanie też troszeczkę spoza podwórka reprezentacyjnego, ale może spodobać się to pytanie, bo obaj panowie gościliście ostatnio na arenach innych dyscyplin sportowych i chciałem ciebie, Robert, najpierw spytać, czym ciebie wizyta na torze Formuły 1 w ekipie Aston Martin mogła zainspirować? Jakie w ogóle miałeś wrażenia po tej całej imprezie? Przecież dostałem zaproszenie od zespołu Astona Martina, dlatego też były różne plany, oczywiście były plany też, żeby się pojawić w Monacho na Grand Prix, dlatego też skorzystałem z tego. Mi się wydaje, że Formuła 1 na żywo
wygląda inaczej niż w telewizji. Pod tym względem, że jednak tak szybko to wszystko się dzieje, że za dużo nie widać, jeśli chodzi o takie oglądanie na żywo, ale ten dźwięk, to wszystko, park maszyn, jak to wygląda, na pewno robi wrażenie. Ale myślę, że jak rozmawiam czy to z kierowcami, czy tak widzę, jak oni trenują, to jeśli mówimy o jakichś tam rzeczy, która we mnie albo u mnie jakby robi wrażenie, no to refleks, jaki muszą mieć i nad którym pracują, więc no fajne doświadczenie, fajne spędzenie czasu wolnego, zobaczenie innej dyscypliny, to zawsze, ja też się interesuję innymi sportami, od zawsze się interesowałem, dlatego też z chęcią, jeśli mam czas, a tego czasu jest mało i rzadko, ale jeśli tylko jest taka możliwość i opcja, to z chęcią zawsze staram się z nich korzystać. To panie trenerze, jeszcze koszykówka w takim razie, bo był pan na decydującym meczu finałowym. Andrzej Urlep, Śląsk Wrocław, to co pan widział, może w jakiś sposób zainspirować? Z pewnością tak, ale też Wojtek Kamiński, który studiował na tej samej uczelni co ja, był w grupie z moją żoną, także gdzieś tam spotkaliśmy się wcześniej. Oczywiście Andrzej Urlep, gdy prowadził 16 punktami, widziałem jego reakcję, czyli kamień na twarz. Później za chwilę Legia odrobiła 20 punktów i prowadziła 4 punktami i dalej była kamień na twarz. Także pokazywał, że trzeba panować nad emocjami. Rozmawiałem też z ludźmi, którzy są blisko Śląska, którzy znają Urlepa, trenera Urlepa doskonale. Opowiadali mi o jego zarządzaniu grupą, na co zwraca uwagę. Z każdej dyscypliny można coś ciekawego wyłowić. Ja też przed laty rozmawiałem z trenerami koszykówki. Moją sąsiadką była Agnieszka Bibrzycka, najlepsza koszykarka Europy, także z koszykówką jestem od lat związany. Radek, przybysz meczyki. Meczyki nie będą mieć wywiadu pomeczowego na antenie, dlatego sobie pozwolę jeszcze, Robert, o twój komunikat. Ale masz telewizor w domu. Mam telewizor w domu, tak, to prawda. Działa. Chociaż coraz więcej ludzi nie ma. Robert, pozwolę sobie o twój komunikat. Bardzo ostry. Wiedziałeś, że to się poniesie. To się już poniosło. Dlaczego tak ostro? O co masz ten żal tak duży do Bayernu? Jeszcze dodałeś na koniec, mówisz do Kuby, Bayern is not a serious club. Dlaczego? Nie. Tak to usłyszeliśmy, tak to poszło już. Bayern jest poważnym klubem. A widzisz, no to fajnie, to że to... ja źle dosłyszałem. Okay. Dlatego powiedziałem, że jakby Kubę tłumaczenie trzeba raczej skować jeszcze raz przetłumaczyć. Jeszcze raz zaufanego tłumacza chyba. No to teraz wszyscy na Twitterze, wiesz, muszą gwiazdkę dodać, nie? To ja napiszę sam. Bayern jest poważnym klubem. A, serious, okej. I dlatego, mam nadzieję, że nie zatrzymam mnie tylko dlatego, że może. Tak, tak. To była jakby... Ale czemu ja napisałem, Robert, tutaj wiadomość do kolegi z Barcelony, od razu po angielsku dopisałem właśnie okay. O tym podejściu Bayernu, tak. To było jakby ten zdanie kończące mój wątek Barcelony. Tak. Czemu tak ostry ten komunikat? Bayern is a serious club and I hope that Bayern's attitude will not be like that to keep me because they can. It was like that. Dobrze, to rozumiemy. Ale czemu tak zdecydowanie? Czym tak się Bayern uraził? Jakby są rzeczy, o których teraz nie muszę mówić i na które nie muszę się wypowiadać. Dobra, szanujemy. To piłkarsko o kadrze, jasne. Który z kolegów z reprezentacji zaimponował ci swoim rozwojem, progresem w tym sezonie, który dobiegł końca? Możemy sobie się pokusić o takie podsumowania. Od razu mi przychodzi do głowy ten, który wygrał Ligę Konferencji przed chwilą i w debiucie dał karnego, dał asystę do Adama Buksy. Może chciałbyś skorzystać z dośrodkowań i z gry z Nikolą Zalewskim na przykład w którymś z tych czterech spotkań, a może ktoś inny przychodzi ci do głowy? Jeśli patrzymy na arenę tą europejską, to zdecydowanie tak, to Nikola tutaj zaczął i fajnie się rozwija. Znaczy zaczął, no, rozwija się od jakiegoś czasu, ale tutaj jakby w tym sezonie trener Mourinho mocno w niego uwierzył i to widać u Nikoli, że to mu pomaga. Myślę, że na polskim podwórku też Kuba Kamiński tak się przygotował do tego wyjazdu. Mam nadzieję oczywiście, że ten wyjazd dla niego będzie początek przede wszystkim dużo łatwiejszy niż dla wielu innych zawodników, ale musi się zdawać sprawę, że to jednak jest no, inna półka, ale patrząc na niego, jak to idzie do przodu, to widać to postępy i fajnie. Oczywiście dopiero dla niego to będzie ten wielki sprawdzian. A czy ktoś inny tak z młodych chłopaków się fajnie rozwija? Może trener może mi podpowiedzieć. Nie chcę nikogo oferować. No myślę, właśnie, że Adaś Buksa też taki fajny sygnał dał i ten transfer do Lons też jest jakąś taką nagrodą za to, co ostatnio pokazywał. Ja tu bardziej o młodszych mówiłem, ale tak, ale tak. No, to nie, no wiadomo, że Adam w tych ostatnich, w ostatnim czasie tych bramek strzela sporo i to jest bardzo fajne. Więc Jezus, tak tylu zawodników, że jeszcze... No tak, teraz małe, 18. Jak małe wesele, ale jeszcze z karteczkami będziemy na odprawie wieczorem w cyklu Poznajmy się. Więc nie, no,
Ja życzę każdemu, żeby każdy z nas się rozwijał i robił postępy w swojej karierze i szedł jeszcze do tych lepszych klubów, niż w których gra i spełnia przede wszystkim własne marzenia. Jeszcze pozwolę sobie do pana trenera o skład na Walię. Mówił pan o tym, że najmocniejszy szykowany jest na ostatni mecz z Belgią, ale wcześniej złączy nas piłka w rozmowie. Mówił trener też o tym, jak ważny będzie ten pierwszy mecz, że też chciałby trener możliwie optymalny skład wystawić. Oczywiście wymienił pan kilka nazwisk zawodników, którzy mogą być nieobecni ze względu na różne sytuacje zdrowotno-logistyczne. Coś więcej może pan zdradzić na temat składu na Walię? Na przykład kto w bramce? I jeszcze dalej wybiegając w pole? Mógłbym powiedzieć skład na dzisiaj, ale jeszcze mamy dwie jednostki treningowe. Zobaczymy, co się wydarzy jeszcze na tych treningach. Oby nic złego, tylko coś dobrego. Też zagramy w bardzo mocnym składzie z Walią. Mamy świadomość, że gramy u siebie. To jest ten mecz, który patrząc na ranking poszczególnych reprezentacji, nie jesteśmy na niżej w tej całej grupie, ale to nie ma znaczenia dla nas. Tym się nie przejmujemy. My musimy takie mecze jak Walia zrobić wszystko, żeby wygrać. Dlatego będzie taka sytuacja, że zagra być może dwóch zawodników, nawet może dwóch debiutantów, ale pozostały skład reprezentacji będą stanowić ci, którzy stanowią o sile reprezentacji, chociażby w meczu ze Szwecją, czy w poprzednich meczach, którzy od lat są filarami tej drużyny. Chcemy zagrać w optymalnym składzie. Już obiecuję na koniec, czy jest prawda w tym, że w bramce ktoś z tych dwóch młodszych na początek, w tych dwóch pierwszych meczach? Tak, dużo w tym prawdy, ale jeszcze Wojtek się pierwszy dowie, kto gra, także nie chcę, żeby się z konferencji dowiadywał. Z Wojtkiem rozmawiałem wcześniej, Wojtek na pewno zagra w meczu z Belgią, tym ostatnim na Stadionie Narodowym. Zobaczymy być może jeszcze w którymś spotkaniu, bo Bartek Drągowski przyjechał z lekką kontuzją kostki. Kamil Grabara jest w dobrej dyspozycji, podobnie jak Łukasz Skorupski. Kwestia zdrowia tylko, jeśli chodzi o Bartka Drągowskiego. Dziękuję. Łukasz Kowalski, Gazeta Fakt. Mamy pytanie do trenera. Może na początek, nawiązując do tych wesel, czy Karol Świderski, Przemysław Pocheta, z racji tego, że dopiero co mieli wesela, no to będą mogli liczyć na jakąś taryfę ulgową w tych pierwszych. Tak, usiądą na trybunach, żeby doszli do siebie. A drugie pytanie. Powiedział pan, że teraz kadra jest tak szeroka, bo z kolejnych będzie już pan rezygnował, dlatego że już będzie selekcja na mundial. Czy tak. Tylko, czy kadra na mundial będzie stanowiła tylko z tych piłkarzy, którzy są teraz powołani, czy są jeszcze dla kogoś jakieś drzwi otwarte? Nie, dla wszystkich są drzwi otwarte. Jest kilku zawodników kontuzjowanych, których nie było na poprzednim zgrupowaniu, nie było dłuższego czasu, a wcześniej grali w reprezentacji. Tutaj przykład chociażby Paweł Dawidowicz. Nie, przed nikim nie zamykamy tutaj drogi. Jest Bartek Kapuska, na którego liczę też, który mam nadzieję wróci do odpowiedniej dyspozycji, na którego też będziemy patrzeć i wielu, wielu innych zawodników, ale oczywiście to będzie trzon. Spośród tych 39 zawodników na dzisiaj plus kilku, których jeszcze nie ma, no innych piłkarzy nie znajdziemy. Także myślę, że skupimy się na tych, którzy są. Dominik Wardzichowski, Sport.pl. Dzień dobry, panie trenerze. Witam. Robert Lewandowski zakończył już temat ewentualnego transferu. A jak to wygląda z pana perspektywy, z perspektywy selekcjonera? Czy to może to zamieszanie wokół Roberta Lewandowskiego podczas tego zgrupowania może mieć jakiś wpływ też na reprezentację? I jak pan się zapatruje na ewentualne przejście Roberta Lewandowskiego do Barcelony? Pan śledzi ligi zagraniczne bardzo wnikliwie. Jak to wygląda z pana perspektywy? Znaczy, ja to bym widział Roberta w Liverpoolu, ale jestem kibicem Liverpoolu, niestety. Ostatnio na mnie idzie. Ja powiem tak, ja się nie martwię o Roberta, bo wiem, że gra dziś w fantastycznym klubie. Tworzył historię całej Bundesligi, tworzył historię Bayernu Monachium. Jeśli będzie musiał zostać, bo na to wygląda dzisiaj, jeśli Bayern wykorzysta ten rok kontraktu, to Robert musiał zostać, no to będzie grał. Ale jestem przekonany, że niezależnie, czy to będzie Barcelona, czy inne kluby, bo nie wiemy do końca, co się wydarzy. Robert wie najlepiej, a ja go o to nie pytam. To będzie grał w wielkim klubie i na pewno będzie grał. Ja się nie martwię. Często zawodnik zmienia klub i nie jest do końca pewny, czy będzie grał, bo jest rywalizacja. Robert, obojętnie, czy nie pójdzie do jakiego klubu, będzie grał. I o to się nie martwię. Im wcześniej się to wyjaśni, to będzie lepiej dla przede wszystkim Roberta. Będzie miał czystą głowę, będzie mógł się skoncentrować na pracy, na grze w nowym klubie. I o to się nie martwię. Do mistrzostw świata jest dużo czasu. Jestem przekonany, że taki nowy bodziec w postaci zmiany klubu, zmiany ligi, zmiany otoczenia tylko jeszcze korzystnie wpłynie na Roberta i będzie mógł realizować swoje marzenia. Wiemy, że marzeniem jest, żeby zdobyć mistrzostwo z reprezentacją świata i zdobyć złotą piłkę. Także spełniamy marzenia. Łukasz Siudak, Polsat Sport. Panie trenerze, pytanie do pana. Oczekiwania. Każdy z nas ma oczekiwania. Oczywiście przed tym zgrupowaniem też te oczekiwania są z pewnością duże. A pytam w kontekście nowych twarzy w reprezentacji. Jakub Kiwior, Kamil Pestka. O tych dwóch piłkarzach chciałem, aby chwilę pan powiedział coś więcej. Pan ich doskonale zna. Dlaczego teraz zdecydował się selekcjoner na powołanie tych piłkarzy? Patrzyliśmy wcześniej już na Kubę Kiwiora, byłem u niego
w lutym, byłem później jeszcze raz, dwa razy byłem, patrzyłem na jego spotkania, regularnie gra w Serie A, wcześniej go nie powoływaliśmy, gra w młodzieżówce. Pesca i Kiwior mają jedną wspólną cechę, to są dwaj zawodnicy lewonożni, których szukamy cały czas i stąd też pomysł, żeby przyjechali na to zgrupowanie, żeby popatrzeć na ich tutaj, na tle tych zawodników już z poziomu europejskiego. Zobaczymy, czy w treningu będą się adoptować szybko, bo tu się szybko, szybciej dzieje na treningu. Już na treningu będzie widać, czy oni się potrafią odnaleźć, zwłaszcza Kamil Pesca, bo jednak Kiwior gra w Serie A troszeczkę na wyższym poziomie. Są też takie oczekiwania moje, żeby zobaczyć ich w treningu, ale zobaczyć też w meczu. Jeśli będzie okazja, to jeden i drugi ma szansę zadebiutować, bo obydwa jeszcze nie grali w reprezentacji. Ostatnie dwa pytania, proszę. Dzień dobry, Gabriel Wykaczewski, Kanał Plus Sport. To dwa szybkie pytanka, zanim jeszcze przekażę. Jedno i kolega z tyłu. Dobra, niech będzie jedno. Pozwolę sobie w takim razie skupić się na Robercie. Robert, specyfika tego zgrupowania też wymaga myśleć o tych dwóch celach. Tym bliższym, czyli faktycznie Lidze Narodów, ale też tym dalszym, o którym dzisiaj też trochę było, więc już tej najważniejszej imprezie. Ty byłeś świadkiem wielu twarzy tych reprezentacji kluczowych. Zastanawiam się, jak spokojnie czujesz się przed tak ważną imprezą z tym potencjałem kadry i czego jeszcze ci ewentualnie brakuje jako kluczowej postaci chociażby w ofensywie? Nad czym jeszcze chciałbyś dostać taką pomoc w tych ostatnich miesiącach? Powiem szczerze, że pewnie te mecze też dadzą nam odpowiedź na to, jak czujemy się w tym ataku pozycyjnym, jakie błędy popełniamy, co trzeba jeszcze poprawić, nad czym można się bardziej skupić. Czy stwarzamy, ile stwarzamy sytuacji, jakie to są te sytuacje, więc te mecze naprawdę będą dobrym takim przygotowaniem do kolejnego zgrupowania. Tylko jedno mamy jeszcze zgrupowanie przed Mistrzostwem Świata we wrześniu. W październiku zgrupowania już nie będzie i dopiero w listopadzie Mistrzostwa Świata. I to będzie dla nas taki też dobry moment na to, żeby faktycznie dłużej się zastanowić, co nie gra, co szwankuje, nad czym trzeba popracować. Bo zdaję sobie sprawę, że zagraliśmy jeden mecz, tych jednostek treningowych przed tym meczem barażowym mieliśmy naprawdę kilka i tego czasu nie było. Teraz mamy trochę więcej czasu też nad treningiem, nad tym jak grać w tym ataku pozycyjnym, jak rozgrywać piłką, bo wiadomo, że w tych meczach też pewnie będziemy parę razy zmuszeni do tego, żeby ten atak pozycyjny grać i tutaj będziemy chcieli, musimy wiedzieć jak to robić, żeby to było z korzyścią dla nas, jeśli o grę obronną. To raczej o to się nie boję, to zawsze można skorygować nawet w trakcie meczu, a jednak bycie kreatywnym czy stwarzanie kreatywnych sytuacji no to jest troszkę cięższe zadanie i tutaj dla nas to będzie taki sprawdzian i pytania, na które do dzisiaj nie znamy odpowiedzi, po tych meczach pewnie będzie można na nie łatwiej odpowiedzieć. Tomek, kończymy. Tomasz Kowalczyk, Radiowa Jedynka. Pytanie do trenera. Tak patrzę w kalendarz, że mijają właśnie dokładnie 4 miesiące, odkąd został pan selekcjonerem. Efektów nie widać. Siwych włosów nie przybyło, ale co było dla pana takim dużym zaskoczeniem in plus, a z jakim wyzwaniem musiał się pan zmierzyć i było mega trudne, którego się pan nie spodziewał, że jest tak trudne? I te rozmowy z piłkarzami. Kto na panu zrobił takie fajne wrażenie z tych, których pan nie znał? Ja powiem tak, może od początku zacząłem od rozmów z piłkarzami. Zresztą z Robertem rozmawiałem jako pierwszy, z najważniejszą osobą reprezentacji, z kapitanem. Przede wszystkim ujęła mnie otwartość wszystkich zawodników i taka szczera rozmowa, taka chęć zrobienia wszystko, żeby na te mistrzostwa pojechać. To się czuło się w rozmowach z zawodnikami, ale też czuło się na zgrupowaniu. Widziałem olbrzymią koncentrację. Przed meczem ze Szkocją już, to był tylko mecz towarzyski, ale ta koncentracja była bardzo duża. Chociaż może ten mecz nie do końca zagraliśmy tak, jakbyśmy chcieli, zresztą między innymi dlatego, że Robert nie grał, ale już przed Szwecją czuło się w powietrzu, że możemy zrobić coś wielkiego, w tamtym momencie coś wielkiego, bo po tym jak wylosowano baraże, mieliśmy grać z Rosją i później ze zwycięstwem Czechy, Szwecja, no to ta droga wydawała się bardzo długa i karkołomna. A stanęliśmy przed meczem ze Szwecją w takiej sytuacji, że jeden mecz decyduje, czy pojedziemy na te mistrzostwa, czy nie. I olbrzymi szacunek i słowa uznania dla wszystkich reprezentantów, dla wszystkich ludzi, którzy tworzyli w marcu tą reprezentację. Nie tylko ci, którzy grali, ale też obok, którzy dbali o nas w każdym detalu.
że to wszystko zagrało. No, dzisiaj to już jest historia. Otworzyliśmy sobie furtkę do tego, żeby powalczyć o nasze marzenia, czyli zagrać najlepiej na Mistrzostwach Świata, jak tylko potrafimy. Robert nie pamięta Hiszpanii pewno 82 roku. Ja pamiętam ten brązowy medal za kadencji pana trenera Piechniczka. No i życzyłbym sobie, żebyśmy też spełniali marzenia swoje i powalczyli, sobie nie stawiali żadnych ograniczeń. Idąc na koszykówkę we Wrocławiu, zaczepił mnie jeden mały taki chłopiec i pyta: panie trenerze, będziemy mistrzem świata? Ja mówię: będziecie. Także powiem tak, że no, to było fajne, dużo, dużo pozytywnych emocji, ale dzisiaj już jest nowe rozdanie. Dzisiaj mamy 4 mecze przed sobą i musimy wszystko zrobić, żeby ta atmosfera wokół reprezentacji była jak najlepsza, bo wiem, że euforia się skończyła, teraz będą nas kibice rozliczać, może to złe słowo, ale będą oczekiwać od nas dobrej postawy z tymi zespołami, z którymi za chwilę zagramy i stąd też cieszy mnie to bardzo, co Robert mówi, co robili też inni zawodnicy, że przez ten trudny czas, kiedy ligi się kończyły, oni pracowali nad tym, żeby przyjechać na zgrupowanie i być w optymalnej dyspozycji. Tłumaczenie Kuby. Tak. Ja myślę, że dużo było takich decyzji, które należało podejmować, ale cieszy mnie też to, że te trudne decyzje mogę podejmować wspólnie z zawodnikami, bo rozmawialiśmy dużo z zawodnikami, z tymi, którzy są najdłużej w reprezentacji. Też słuchiwałem się w ich oczekiwania, bo w tym pierwszym okresie oni więcej o tej reprezentacji wiedzieli od środka niż ja. Ja patrzyłem na to z zewnątrz i to, że mieliśmy dobry kontakt z tobą wcześniej rozmawiając, gdzie jeździłem po Europie i po świecie, spowodowało, że przyjechali zawodnicy na to zgrupowanie i w wielu rzeczach mi też pomogli, jako trenerowi, mi, sztabowi i wszystkim nam. Także ja mam same pozytywne doznania, a tych trudnych chwil no było pewno kilka, ale nie trzeba, żeby o tym rozmawiać. I to było ostatnie pytanie. Dziękujemy. Zapraszamy na 18 na KS VAR na trening. KSW. Dziękujemy. Kuba, zapaliłeś Europę całą.